Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym testowaniu gier. Jest to właśnie dzisiaj, jak widzicie, World of Tanks. Tak jest, moi drodzy, jak obiecałem, tak będzie. I co? Co można o tej grze powiedzieć? Grałem sobie już nią trochę, powiem wam, że tak. Że jest lepszy, może troszeczkę, pewnie będziecie się ze mną sprzeczali, ale jest lepszy od Armored Warfare, ponieważ tam jest... Cicho bądź! Kurde, pies, ja nie mogę szczekać. Właśnie jest lepszy pod na przykład jeżdżenie właśnie czołgami na przykład. Kurde, Jezu, jakie to echo. Nawet nie da mi nic powiedzieć. Cicho bądź! Idź stąd! Idź tam! Nie! 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 Idź stąd! Nie wolno! Nie wolno! Tofik! Kurde, sorry, że na nagraniu to. Idź stąd! Idź stąd! Zejdź! Sorry, że na nagraniu, ale muszę. Zejdź! Zejdź! Zejdź w tej chwili! Zejdź, bo ci siłę wezmę! Zejdź! Zejdź! Już mam ciebie dosyć. Wystarczająco. Dobra, okej. Okay. Przepraszam za to, ale trochę się podarłem. Na przykład, bo w Armored Warfare, jak widzieliście tydzień temu odcinek z tej gry właśnie. Właśnie, jeszcze jedno. Dziękuję za łapki w górę. Dziękuję właśnie. Pewnie się wam spodoba ten odcinek. No wiem, każdemu się nie podoba, ale kto wie. Kto wie. Powoli dobrze się dzieje na tym kanale moim. No trochę. Ale co ja będę mówił. Dobra, zaczynajmy sobie ten trening. Jeszcze sobie jeżdżenia. Jeszcze sobie popowiadam o tym, jakie są właśnie porównania tej gry i Armored Warfare. Jedno powiedziałem już, że jest inne troszeczkę jeżdżenie właśnie, bo w wodzie... Witaj na szkoleniu bojowym. Tutaj nauczysz się kierować czołgiem i niszczyć pojazdy wroga. Tu też jest po polsku? Wow, zajebiście. Nie wiedziałem, że tu jest dubbing polski też w wodzie, bo tam też jest właśnie dubbing. Też do... właśnie... Skieruj kamerę na pojazd wojskowy, znajdujący się obok twojego czołgu. Porusz kursorem w lewo i w prawo. Zauważ, że wieża podąża za ruchem kamery. No, widzę, skieruj kamerę na ambulans, znajdujący się obok twojego czołgu. Skieruj kamerę, no. Jedź we wskazane miejsce. No dobra, jedziemy. Fajnie. Co ja będę mówił? Jeszcze... Właśnie porównanie też, że jest dubbing polski. To też właśnie jest dobre, fajnie zrobili tutaj też. To właśnie nie wiem dlaczego... Aha, jeszcze jedno właśnie, moi drodzy. Gram... Dlaczego... Aha... Dobra, wiecie co? Nie wiem dlaczego tu jest klient SD, ponieważ tu jest... Dobra, mniejsza z tym, nie wiem dlaczego tu jest klient SD. Chciałem, kurczę, właśnie, żeby był HD, ale nie, na razie nie. Nie wiem, co dużo zajmuje gra, ale ja tak nie chcę. Właśnie, gram na własnych grafikach, nie wiem dlaczego. Dobra, sobie kiedyś zmienię tam, co ja będę na razie mówił, co nie? Właśnie też jest porównanie, że grafika jest zawalista. Myślałem, że ten, co tutaj pisze właśnie, ten klient SD, myślałem, że to jest, wiecie co? Jakość 480p, myślałem, a tu jest HD jednak, kurczę. Myślałem, że to, no ale co ja będę mówił przecież, to nie? No dobra. Dobra, jedź drogą, postaraj się nie uszkodzić żadnych budynków lub pojazdów. Drogo, to tędy, co nie? Trzeba jechać. Fajnie. Tutaj dobre jest właśnie też w ocie, że jest dubbing polski, wiemy chociaż co on tu mówi, co nie? Bo po angielsku gry są troszkę, może, niektóre są fajne, ale nic, kurczę, nie wiem. Gratulacje, udało ci się opanować kierowanie czołgiem.
Jedź na stanowisko ogniowe. Zostało ono oznaczone na minimapie w prawym dolnym rogu ekranu. No dobra. Pokonując bagno, zauważ, że trudny teren zmniejsza prędkość i zwrotność pojazdu. Dobra. Ale powiem wam... O, no widzę, widzę. Dobrze. Czekajcie, tu mamy przeciwnika, co nie? Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło, wow. Przeciwnik oberwał. I... Boom, headshot! Gratulacje. Udało ci się zniszczyć pierwszego wroga. Jedź na stanowisko ogniowe. Zostało ono oznaczone na minimapie w prawym dolnym rogu ekranu. No dobrze, dobrze, fajnie. Tu coś mamy, tylko nie wiem, czy to jest jakaś przeszkoda, ale chyba nie. Dobra, fajnie. Właśnie jedna osoba... O, tu mamy jednego. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy! Dupa. Ha, fajnie. Tym go nie pokonamy. Jedź na lepsze stanowisko ogniowe. Przedni pancerz jest najtrudniejszy do przebicia. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Aha, dobra. Aha. Tylko tu trzeba kurczył. Aha, dobra, wiem już o co chodzi, wiem. Właśnie tu też dodali, bo nie wiem czy to był już ten patch, wiecie, że... Właśnie zajebiście się szybko jechało. Chyba to już było dawno, dawno temu, tylko ja to... właśnie jak to się mówi. Zniszcz pojazd wroga. Celuj w boki i w tył. To najsłabsze punkty każdego pojazdu. Właśnie to już chyba było już dawno, ten patch. Ten aktualizacja właśnie, update. To musiał poczuć. Włącz automatyczne celowanie. Aby podczas bitwy nie stać się łatwym celem, musisz ciągle się poruszać. Włącz automatyczne celowanie, by łatwiej mierzyć podczas jazdy. Jadąc, zniszcz pojazd wroga. Teraz nie musisz celować. Automatyczne celowanie zrobi to za ciebie. Cel poza zasięgiem. Mam go na celowniku! Aha, już wiem o co chodzi. Nie, dobra. Dobra robota. Udało ci się zniszczyć ciężki pojazd pancerny przeciwnika. Fajnie. Jedź do wyznaczonego miejsca i wykryj przeciwnika. Znajdź i zniszcz ostatni nieprzyjacielski czołg. Możesz wykrywać tylko pojazdy wroga znajdujące się w twoim polu widzenia. No dobra, okej, fajnie. Fajna ta gra jest też. Polecam niektórym osobom, jak ktoś w ogóle... Ukryj się w krzakach, żeby zamaskować swoją pozycję. Używaj krzaków i roślinności, by utrudnić wykrycie twojego czołgu. Pamiętaj, że trudniej jest dostrzec nieruchome pojazdy. Zniszcz pojazd wroga. Żeby trafić ruchomy cel z dużej odległości, mierz z wyprzedzeniem przed czołgiem nieprzyjaciela. Używaj trybu snajperskiego, by mierzyć do odległych celów. No okej, dobra, tylko kurde... O! Aha! Dobra. A, dobra, wiem. Dobra, okej, fajnie. Aj! Nie fart. Trafiłem czy nie? Aj, blisko. Aj. Czekajcie, bo on tak będzie jechał, co nie? Aj, kurde. Lipnie, dobra. I... Kurde, co jest? Ej, no panie. Kurde, co jest? Aj, za mocno. Cholera jasna. Kurde. Kurde, co jest? Czekajcie, gdzie on w ogóle jest tak mniej więcej, tym gościu? Fajnie. Kurde. On w ogóle widzi czy nie widzi ten gościu? Nie, ja tego nie ogarniam. Za mocno, wiem już. Okej, fajnie. Ajajaj. Kurde. 13 minut mam tylko do tego. Kurde. Ale coś powiem wam... Troszkę opierdzielone. Podobało się. Mam więcej. Wow, udało mi się? To musiało boleć. Uuu.
No nieźle. Kurde, za mocno. Pięknie, chyba nie trafił. Trafiłem chyba, ale nie wiem, czy do końca. Kurde, co jest? Ja pierdzielę. Ja tego nie ogarniam, czekajcie. Może coś w ustawieniach mi... coś... Zmiana trybu celowania właśnie. Aha, to jest tylko to. Aha, fajnie, fajnie powiedzieli, zawaliście. Wow, gdzie to wypierdzieliło? Oh my god. No nieźle. Czekajcie, tak, tak, tak i... Pierdut. Aj, kurde. Trudne to jest, powiem wam, zasięg widzenia. Kurde. On musi jechać. A! Dobra, Jezu, jak ja jestem... Jezu. Kurde, nie trafiłem. Aj. Już wiem, o co chodzi. Spokojnie. Wow. Kurde, wiem, bo ta strzałka, co tu widzicie na ekranie, to ona właśnie tu będzie. Wiem już, ta strzałka, co tam jest na tym ekranie celowania, musi trafić w ten czołg. Tu właśnie... i... Kurde, co jest? A to jest trochę głupie. Powiem wam szczerze. Kurde, ledwo, ledwo, ja pierdzielę. My god. Dziesiątkę. Ej no. Trochę bez sensu to. To musiało boleć. No kurde, musiało boleć. A co mi obchodzi, czy musiało, czy nie? Boże. Jest... Fajnie. Zrobiłem tylko dziurę, kurde, w tym. Dobra, będzie jechał, jechał, jedzie, jedzie. Kurde. To jest bez sensu to strzelanie trochę, powiem wam. Czekajcie. Czekajcie, chcę zmienić sobie kamerę. Właśnie. Oj, za mocno. My god. O kurde. No jedź. Cholera jasna. O właśnie, tu mamy coś, ale nie. Strzał. Kurde. Podobało się. Mam więcej. Cel namierzony. Weszło jak w masło. Dobra. Przeciwnik oberwał. Cel namierzony. Nie widzę celu. Pocisk zrykoszetował. Mam go na celowniku. Nie widzę celu. Fajnie to! Kurde, fajnie dodali, powiem wam. No kurde. Trochę lipnę to teraz. Ajajaj. Nie trafiłem, co nie? Cel namierzony! To musiał pięknie. Kurde. Kurde, nie trafiłem. Serio. Dobra, i... Kurde. Teraz trochę głupie to teraz jest, wiecie? Brak pocisków, serio. Czekajcie, gdzie w ogóle... A, tu są pociski, okej. Fajnie, bo nie ogarnąłem. Dobra, fajnie. Uhuhu, jak wypierniczyło to wszystko. Jest, udało mi się. Gratulacje. Udało ci się opanować sztukę maskowania swojej pozycji, no ale i strzelania do celów znajdujących się w dużej odległości. Szkolenie zostało zakończone. Okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. Podoba mi się to szkolenie w ogóle. Bo wy... W tym, wy... Wy...
Nie, nie chcę powtarzać szkolenia, po co mnie to znowu? Czekajcie, tu mamy tak, złoto, tak? Aha, dobra. I tu możemy tak, sobie kupować, na przykład... Właśnie tylko nie wiem, misje. To już mamy, tak? Zrobione. Fajnie. Zbadaj i zamontuj moduł pojazdu. Dobra. Tu mamy różne właśnie te czołgi. Tu mamy... Gdzieś powinniśmy mieć ten. O, tu mamy czołgi różne właśnie. Wymaga badania? O co tu chodzi? Czekajcie, a da się tu wyszukać jakieś chociaż? Czy się nie da? Troszkę też lipnie. Ale fajnie ten czołg wygląda. Taki trochę... Kurczę, sam nie wiem jak on wygląda. Fajny, powiem wam. O, ten to taki troszkę z przodu. Podobne to trochę takie... Wall-E, ten film, nie wiem czy kojarzycie go. Tutaj to... Nie wiem, kurczę. O, ten to też nawet fajnie, nieźle. Wow! Jaki duży! O kurde! Renault, fajny też. Ten też jest fajny nawet. Kup pojazd. Nie, na razie nie chcę żadnych pojazdów, wiecie? Tylko nie wiem do czego... Aha, tu mamy, dobra, fajnie. Podoba mi się ta gra, powiem wam szczerze. Stwórz pluton. No dobra, bitwa. Zobaczymy, czy coś... Czy ktoś w ogóle jest tutaj? Z kim jesteśmy? Wow, ile tam jest? O kurde. Raz, dwa, trzy. Wow, ale tych osób jest dużo. What the fuck? Nas tylko tyle jest. No, troszkę... Troszkę głupio, wiecie? Ale mam duży ping. O Jezu. Troszkę też głupio. Aha, jeszcze chyba będę musiał się nauczyć. Oj, przepraszam, wyłączyłem kurde nagrywanie w chwilę. No dobra, nie wiem. Zobaczymy jak to nam wypadnie teraz. Chcecie żyć wiecznie? Zobaczymy jak nam teraz wypadnie teraz ta walka. Tylko nie wiem czy będę mógł kurczę... Fajnie wygląda to niszczenie tego czegoś. Gdzie to jest? Co? Gdzie? Czego oni już na nas kurde? A, to ja strzelam, serio. Się przestraszyłem. Mamy 14 minut na zakończenie tego... Tej bitwy właśnie. Fajnie wygląda ten bot. Powiem, że jak porównywać te gry, Armored i World of Tanks właśnie, powiem, że wybieram właśnie tego WOTA. WOT jest o wiele lepszy, stara gra, ale powiem wam, że dopracowana jest bardzo. Bo wy... Czekajcie, tu mamy już jednego gościa. Łok, pięknie! Czekajcie, sobie weźmy coś takiego, tak? Aha, już padłeś, fajnie. Tu mamy jeszcze jednego, czekajcie, tak. Aj, nie trafiłem. Och, jak pięknie, och, pięknie. Kurde, gdzie jest? A, tu jest, dobra. Jeszcze dwóch zostało, ta. Czekajcie, tu... Dwóch już jest wyeliminowanych, fajnie. Czekajcie, tu mamy jednego. Tu się chowa, co nie? Chodź tu. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Ale pięknie, kurde. Słaby. Zaraz padnie. Pięknie. Tu mamy jeszcze jakiegoś? Nie się wpierniczo, kurde, broebie. Czy ktoś tam... Czekajcie, gdzie... Jak to można? Nie wiem, czy to w ogóle widać wszystko. Kurde, tu mamy jeszcze jednego. Wow! Ale pierdyknął. A, dead już! Panie, ile jeszcze... Czekajcie, tu ktoś jest jeszcze. Tam jest jeden gościu, dobra. Już jest tyle wyeliminowanych. Fajnie! O! Już kolejny dostał, fajnie.
Tam mamy jeszcze kurczę jednego. Widzę ciebie, wiesz o tym, ziomuś? Kurde, nie... Aj, nie wiem, trafiłem? Trafiłem. Pięknie. To musiało boleć. Nie trafiłem teraz, dobra. Podobało się? Mam więcej. To musiało boleć. O nie! Dorwaliśmy go. Chciał, kurde, trafić już, ale... byłem bliski do zabicia go. Elegancko. O, tylko nam zostało raz, dwa, pięciu. Wow, fajnie. Z tyłu są. Widzę was. Wiecie? Mirfak? Jeszcze ktoś chyba, co nie? Czy jak to jest? Cel namierzony. Okej, tylko kurde nic nie widzę stąd. Aj, aj, aj. On tu jedzie w moją stronę? Tak jest, tak jest. Oj, nie trafiłem. Kurde, czego on tak dziwnie jedzie? Oh my god. O, jedzie tu we mnie, dobra, fajnie. Straciłem cel. Musiał poczuć. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. O, pięknie. Ale słaby jakiś, kurde. Mi nic nie odjął jeszcze. No nieźle. O, jeden został tylko, ale fajnie. No fajnie. Ta gra mi się podoba bardzo. Kurcze, ja w nią teraz będę pykał. W ogóle będę w nią pykał. I z tej gry też się pojawi, mam nadzieję, bardzo dużo odcinków z tej gry, może, nie wiem, zobaczymy ile. Bo ktoś tu kurde atakuje nas. Czy nie? Czy jak to jest? Pewnie troszkę doświadczenia też dostaniemy w tej grze, na pewno, i kasy. Tam mamy jeszcze, czy nie? No dobra, nie wiem, da się przez wodę jeździć? Jechać? Czy coś takiego? Pomocy! Czekajcie. Tam jest ktoś. W ogóle fajnie wygląda ta gra, kurczę. I stały 30 FPS-ów. Może troszkę słabo 30 FPS-ów, ale dobre i to. Tylko ten ping jest bardzo duży też, nawet ponad 100, niestety. Czekajcie, gdzie on jest? Gdzie ten gościu jest? Kurde, bo ja nie widzę go. Czekajcie, ktoś tu jest, kurde, czy mi się wydaje? Ej no. Ktoś tu w ogóle jest, czy nie? Gdzie on jest? What the fuck, o co kaman? Dlaczego wy strzelacie, kurde, w swoich? A dobra, już? Wow, fajnie. Zwycięstwo, jest, fajnie, elegancko. Czekajcie, sobie poczytam sobie jednak tych informacji trochę. Okej, tu mamy... Okej, dobra, kopalnie. Wynik drużynowy, właśnie. O, o to mi chodzi, też. No może być, nieźle. No dobra. Fajnie, fajnie, fajnie. Wow, ile graczy online, kurde. O kurde. Czekajcie, jeszcze bym sobie zrobił coś takiego. Szukaj klanu? Nie, mi chodzi o... Kurde, nie mogę tego znaleźć teraz, wiecie? Kontakty, właśnie. Szukaj, właśnie. Czekajcie, może nam się uda znaleźć tego. Wiecie? Nie, znaczy nie dodaj. Kurde, chciałem zobaczyć go. Przebieg służby? Nie. To chyba... To nie jest on. Nie, to nie jest on. Serio? Olera, to nie jest on. Kurde, serio? Nie wiem jak się nazywa, kurde. Szkoda. Grzechu 400? Nie wiem. Tak, to jest on, na pewno. Tak, to jest on, na 100%. Na pewno.
No dobra, tylko... A, chwila, a... czekajcie. Jak zobaczyć... Kurde. Chwila. Siebie zobaczyć, kurczę, zaraz może znajdę. Chwila. Nie, powrót do gry, prawda. Zaraz sobie znajdę siebie, tylko nie wiem dlaczego nie mogę znaleźć. Właśnie, garaż. O właśnie, o to mi chodzi. Znalazłem, dobra, fajnie. Mamy tak. Nagrody. Aha, na razie żadnych nagród, co nie? No fajnie, kurde. Dwie bitwy już. Nieźle. Aha, to są te moje czołgi na pewno. Fajnie. Powiem wam, że... Fajne to jest, powiem wam. Tu można sobie kupować czołgi, tylko nie wiem jak jest z tym... Warmord, wiecie? Co bardzo nie wiem, kurczę. Ale na razie nic nie będę mówił na ten temat tej gry, czy coś tam wiem, czy nie wiem. Bo na razie, wiecie, pierwszy raz gram w to. Na pewno będą jakieś, nie wiem, komentarze na ten temat, że o, tak i tak i tak. Ale cóż, w kolejnym odcinku sobie zrobimy pewnie kolejną bitwę albo misję, wiecie? Bo tu mamy dostępne są nowe misje właśnie, tu jakaś, nie wiem co to jest. Ale sobie zrobimy w kolejnym odcinku może. I to będzie ta gra jako... Zagrajmy w World of Tanks na przykład, wiecie? Sobie coś takiego zrobimy też. Bo tu mamy, kurczę... Powiem wam, że tych misji jest bardzo dużo. Bardzo. Tu bardzo dużo jest tych misji nawet. Widzę nawet, no. Ale sobie na razie będę mówił przecież, jeju. Na razie sobie porobimy tych... Znaczy, w kolejnym odcinku pewnie zrobimy sobie o to... misję. Ale kto wie, wiecie, zobaczymy jeszcze jak nam to wypadnie. Szkoda by się nie najechać. Ale co, ja będę was trzymał, co nie? Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć. A właśnie, jeszcze odcinki, jeszcze nie dokończyłem, sorry, że takie kurde jeszcze zakończenie jest. Nie, co zrobimy jeszcze w kolejnym odcinku z tego, z Armored Warfare, nie wiem. Zobaczymy jeszcze, bo nie wiem co tam było ostatnio. Aha, samouczek pewnie robiliśmy, co nie? Co ja będę mówił na razie? Dobra. Dobra, teraz już na 100% mówię wam, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć.